Maria Ziółkowski przed KSW Koloseum 2. Witam serdecznie. Witam, cześć wszystkim. Człowiek pełen sprzeczności, powiedziała Ewelina, jakbyś to skomentował, czy tak faktycznie jest? No tak faktycznie jest, tylko no, to wiadomo, że można o mnie powiedzieć, jak się mnie dużo bardziej pozna, tak naprawdę mocno, no to wtedy rzeczywiście to się wszystko tak układa, że wiele we mnie jest sprzeczności. No to tak jest, oni są, niektórzy ludzie tacy są. Jakbyś to rozwinął, to jednego dnia masz inne poglądy, wieczorem innego, raz myślisz coś innego, raz myślisz coś innego, jakbyś rozwinął myślę Eweliny, bo na pewno doskonale wiesz, co miała na myśli. Nie, poglądy akurat mam zawsze mniej więcej podobne, przede wszystkim mocno antylewicowe, że tak powiem. Nie powiem o sobie, że jestem jakiś super ultraprawicowy, bardziej bym powiedział, że antylewicowy, o tak bym o sobie powiedział. Więc akurat poglądy zawsze są te same, choć tutaj też nie jest to oczywiste, bo na przykład kocham zwierzęta, naprawdę bardzo kocham zwierzęta, to jest gdzieś właśnie z lewicą bardziej kojarzone, więc tutaj to nie byłoby takie jasne i też na przykład nie podobają mi się te wszystkie te uboje i na przykład ta rzecz z tymi futrami, że w ogóle to powinno być totalnie zabronione. Jest kilka takich rzeczy też, gdzie nie byłoby to takie do końca jasne, jeśli chodzi o tą politykę. Ale no już nie wchodząc w to, no, nawet to właśnie, że jak ktoś ze mną dłużej posiedzi i nie wie na przykład, że jestem zawodnikiem MMA, no to w życiu się tego nie domyśli, nie bije ode mnie taka energia, praktycznie nawet nigdy o tym nie mówię. Filmy, jakie oglądam, muzyka, jaką słucham, no to wszystko składa się na to, że jest tam we mnie gdzieś jakaś taka wrażliwość, która też wydaje mi się, że nie każdy zawodnik MMA ją ma, choć na pewno nie będę ujmował, bo pewnie niektórzy zawodnicy wcale nie oznaczą, że są jakimiś prymitywami i nie mają sobie wrażliwości. A tak a propos zapytam, bo powiedziałeś, że no nie bije, ładne słowo przy okazji tego, jak ty tutaj w ogóle bijesz, tak generalnie rzecz biorąc, ale nie bije od ciebie energia zawodnika MMA. Co to znaczy, że jest energia zawodnika MMA, bo to mnie bardzo zainteresowało. No to zależy, jak na to patrzeć, bo z drugiej strony trochę czasy się zmieniają. W Stanach Zjednoczonych już niekoniecznie można pomyśleć, że ktoś, chociaż kalafiory często zdradzają, że ktoś jest zawodnikiem. W Polsce bardziej kojarzy się zawodnik MMA z jakimś łysym, dodzieranym gościem, napakowanym mięśniami, z miną, no nie powiem kryminalista, ale miną taką, no ale to jest wszystko stereotyp ostry. No raczej no, wielu ludzi mówi o tym, że jak widzi mnie, no to w ogóle, jeśli chodzi o wizualnie, nie kojarzy się z zawodnikiem MMA. No i też to jaki jestem w jakimś kontakcie ze mną, no to raczej nie emanuje ode mnie taka jakaś, nie wiem, pewność siebie, czy nie wiem, jak to nazwać, coś takiego, gdzie ma gość, który się na co dzień leje. Jeśli chodzi o stereotypy, to troszkę tak jest, że przełamywałeś w KSW pewne stereotypy, pokonywałeś zawodników, wygrywałeś walki, no, które teoretycznie wydawało się, że masz je przegrać. Kolejny raz pewien stereotyp teraz do przełamania, no bo jest taki stereotyp, który mówi, że twój najbliższy rywal jest raczej przez tutaj zawodników, jeśli chodzi o nasz rynek, nie do pokonania. To też tak zgadzasz się z tym? No tak, no nie wiem, czy nazwałem to stereotyp, ale rzeczywiście no, byłem w wielu walkach underdogiem, naprawdę wielu. I przed walką z Szulakowskim i Szadzińskim i Mateuszem Gawrotem, dopiero po walce z Mateuszem Gawrotem przestałem być tym underdogiem. I faworytem byłem chyba po kolei w walce z Romkiem i z Maćkiem i chyba z Borysem też byłem faworytem delikatnym. I oczywiście przed walką z Sebastianem to byłem dużym faworytem. Ale całą karierę jestem przyzwyczajony do tego, że jestem gdzieś tam niedoceniany, że jestem tym underdogiem. Już pamiętam za czasów Almy, jak jeszcze na Almie mnie nie kojarzono, to też pamiętam nawet taką scenę, że ubierałem się, zakładałem rękawice i widziałem tak kątem oka, jak mój przeciwnik patrzy na mnie, patrzy na swojego trenera i tak taką miną, że zobacz, co to za gość jest. No ale jakoś zawsze potrafiłem, najczęściej potrafiłem to przełamać i zaskakiwać zawodników. Choć no, oczywiście no, nie jest powiedziane, że zawsze jako ten underdog przełamuję, bo tak jak wspomniałem z Mateuszem Gawrotem, nie udało mi się tego zrobić. No zobaczymy, no, Parnas nie jest jakimś wielkim faworytem, przynajmniej u bukmacherów z tego, co widziałem. Nie dziwię się, że ludzie myślą, że on jest takim zawodnikiem, którego stawiają jako tego zwycięzcę, ale no, będę robił wszystko, żeby być tym pierwszym Polakiem, którego pokona.
Wielu jest takich, którzy nie tylko zresztą jeśli chodzi o kibiców, ale również samych uczestników tej gali, którzy mówią, że ten pojedynek właśnie jest tym pojedynkiem, który najbardziej ich interesuje i ten, na który najbardziej czekają. No to chyba jest tak, o Mariusz kiwa głową, bo on tak właśnie mówi. To chyba jest tak, że faktycznie to też jakiś dodatkowy powód do satysfakcji. Stadion, taka walka, która rzeczywiście no, dla wszystkich jest tym najbardziej oczekiwanym. Nie dla wszystkich, dla wielu jest tym najbardziej oczekiwanym wydarzeniem. Tak i dziękuję Wam, dziękuję kibicom za to, że tak doceniacie ten pojedynek. To jest dla mnie naprawdę piękne, bo no nie spodziewałbym się jeszcze kilka lat temu, a już nie mówię w ogóle zanim zacząłem trenować, że dojdzie do takiej sytuacji, że będzie to wielka gala KSW, gala na Narodowym, mój pojedynek w co-main evencie i jeszcze ludzie będą czekać najbardziej na tę walkę, więc to jest no coś pięknego. Już samo to powoduje, że tak bardzo ekscytacja we mnie płynie, że nawet jeśli jest jakiś stres, bo jest mocny przeciwnik, będzie tyle ludzi na Narodowym, to przede wszystkim skupiam się na tym, że co tu się dzieje w ogóle, że jak to jest naprawdę cudowne, że jest takie zainteresowanie i że jestem tak wysoko i ludzie tak czekają na nasz pojedynek. Ja tu jeszcze jedną rzecz z tego dnia wrócił. Powiedziała, poza tym, że człowiek pełen sprzeczności, to jeszcze powiedziała, że jak się do niej odezwałeś i wasza znajomość zaczęła, to myślała, nie no, zawodnik MMA to łobuz i podrywacz. Takie padły słowa, bardzo mi się to spodobało. Jak długo przekonywałeś, że nie jesteś łobuzem i podrywaczem? Jeśli chodzi, że nie jestem łobuzem, to chyba w miarę szybko zobaczyła, choć rzeczywiście... Czyli odwrotnie, że szybko przekonałeś, że nie jesteś podrywaczem. Nie, bo no właśnie te drugie, wydaje mi się, że dłużej nie była pewna. Czy nie jestem taki, no nie powiem, że na ileś frontów działam, ale że mam jakąś słabość do dziewczyn ogólnie, więc to musiała przez dłuższy czas sprawdzać. No, zaufanie się rodzi przez dłuższy czas, a nie po miesiącu. W takie prawdziwe, głębokie zaufanie. A jeśli chodzi z tym łobuzem, no to prawie już od samego początku widziała, że nie jestem tym łobuzem, choć nieraz mogły być jakieś przejawy, gdzie mogła się zastanawiać, no bo były jakieś sytuacje, gdzie pamiętam kiedyś byliśmy na Węgrzech, w Budapeszcie, jakiś gość się do nas doczepił i no właśnie to jest ta u mnie to sprzeczność, że raczej jestem spokojny, mówiłem kiedyś, że szukałem konfliktu, ale to już się totalnie zmieniło i teraz wręcz przeciwnie, jak ktoś jakiś jest zaczepny, to raczej unikam to, ale jak już przekroczy pewną granicę, a goście, jest taki pewien typ ludzi, mężczyzn, że jak widzą, że drugi gość nie chce się bić, że mówi no spokojnie, że nie ma co tu wchodzić w konflikt, to wtedy oni się napędzają, bo czują psychologicznie, że ten gość się chyba boi, a skoro się boi, to mu wpierdolę i mogę mu wpierdolić i się dowartościować. I jak widzę, kiedy ja jestem nawet specjalnie nieraz taki pasywny, żeby odpuścić, jak widzę, że gość się w ten nakręca, to wtedy jest wybuch u mnie i wtedy zobaczyła ten wybuch i mogła się zdziwić i zobaczyć, że coś tam we mnie jednak płynie takiego nie do końca normalnego, że tak powiem. No i tu przechodzimy do historii z bramki, bo z kolei Arek Wrzosek na kanale Sportu mi powiedział, że z tobą stało na bramce tak, że była awantura i Arek zanim się zorientował, że jest awantura, to Mariusz nie było. Mariusz wyjaśniał delikwenta. No bez przesady, ale było kilka razy tak, że rzeczywiście do mnie się doczepiali, no bo wiadomo, przez wzgląd na moje gabaryty, więc czepiali się mnie, ale też nie było tego aż tak dużo razy, żeby jakieś super historie. No zazwyczaj po prostu gości, najlepszy sposób, żeby kogoś nie bić, tylko wjeżdżałem w nogi, wynosiłem i rzucałem i zawsze jak widzieli, że ja takiej postury jestem w stanie kimś rzucić jak workiem kartofli, to wtedy już praktycznie do niczego nie dochodziło, bo myślę, że to wystarczyło. A były jakieś takie sytuacje, w których no, okazało się, że coś potrafią i nie są aż tak bardzo pijani, albo są tak bardzo mocno naćpani, że nie czują bólu i mieliście problem? Żeby sobie poradzić? Nie, ale była w Sogo, jak pracowałem właśnie z Arkiem, to była taka jedna akcja, że tam było chyba ich kilku i źle się to skończyło, bo jeden gość na bramce wśród nas spanikował i wyjął ten jak on się nazywa, ten gaz pieprzowy i zaczął tryskać wszędzie, gdzie się da, a ja stałem obok tego gościa, który się tam
tego klienta i on dostał w twarz i od jego twarzy prosto mi w oczy poleciało. I tam strasznie nawalił na cały klub tym gazem pieprzowym. I to było takie, pamiętam, że dosyć mocne, ale nic dalej z tego nie było. No, na szczęście nie miałem, też nie pracowałem tak dużo na tych bramkach. W Sogo trochę pracowałem w pijalni wódki i piwa, tak, kojarzycie to na tej ulicy. Na ulicy. Poczekaj chwilę. Na ulicy Sodomitów, czyli na Mazowieckiej. Tragedia ta ulica tak w ogóle o tej godzinie. No, więc na szczęście nie musiałem na bramkach długo stać i patrzeć na to wszystko. Ja tutaj nam trochę prywaty, bo tak my się poznaliśmy. Na tyłach Sogo jest City 24, oglądaliśmy UFC, pamiętam, Damian Grabowski, Derek Lewis. I siedziałeś sobie obok, już coś jadłeś. I tak się pierwszy raz poznaliśmy. Ja w Sogo byłem oczywiście nie raz i nie dwa. Tak się poznaliśmy, dokładnie. Dziewczę, tak? Tak było. Właśnie tak. Byłem po pracy wtedy. Tak było. Nie raz i nie dwa. Ja się ciebie zapytam, wejdę już taki grubszy temat. Jak się patrzy na te dziewczyny tańczące na rurkach, to nie ma potem problemu w relacjach damsko-męskich, nie ma uprzedmiotowienia kobiet trochę takiego, że masz taki znieczulony, jakby nie jest coś dla ciebie takie. Jak się zawsze nad tym zastanawiałem, jak się pracuje w takich miejscach, jak się potem podchodzi do kobiet w życiu codziennym. Zależy kto jakie ma podejście, jaką osobowość i psychikę. Ja jak tam biłem, to nie miałem tak, że o, co tu się dzieje, tylko mnie tak spojrzałem, patrzę, no sobie tańczą. No nie robiło to na mnie wrażenia wielkiego. Nie miałem czegoś takiego, że się napatrzyłem na to i potem ciężko mi było, jak poznawałem dziewczynę, to wydawała mi się za słaba albo za, nie wiem, zbyt za mało seksualna. Nie miałem czegoś takiego, bo potrafiłem nie to... Nie kazałeś mi się rozciągać. Nie. A w ogóle muszę powiedzieć tak prywatnie, że taniec w ogóle mnie nie jara, że tak powiem, ordynarnie. Może właśnie dlatego, że się napatrzyłeś. Nie, zawsze tak miałem. Zawsze tak miałem, że jak dziewczyna tańczyła, to nie mi się to jakoś tak nie podoba. Inne rzeczy mi... Ale już nie będę w to wchodził. Dobrze idziemy, prostu, tak, dobrze idziemy. Tak czy inaczej, śmieszną masz minę, bo fajne tematy tu weszły. Tak, no tak czy inaczej, nie robiło to nigdy na mnie wrażenie. Jedynie co to jeszcze dało mi kolejną pewność, to jak świat potrafi być zepsuty. Jak zobaczyłem, co tam się dzieje, jak ci goście, jacy są faceci, jak potrafią się jak psy zachowywać. Z kolei te dziewczyny wykorzystywały to. No, na kasę ich tam mocno naciągało, oni się dawali, czasami nie dali się, to mieli pretensje i potem przez te pretensje my musieliśmy wkraczać do akcji. No ogólnie no, świat ten takiego typu no, nie jest totalnie dla mnie, że tak powiem. No ale świat MMA jest dla ciebie zdecydowanie i czysty świat MMA też jest dla ciebie zdecydowanie. Pytaliśmy, już wracając do sportu, Salaha o te, on też chce tych testów. Ja chciałbym zapytać, na czym stanęło, no bo ten temat był poruszony na ostatnim Media Dayu, jeszcze przed galą KSW 82, na czym to stanęło? Czy będziesz finansował te testy, czy on się zgodził, czy musi te 10 tysięcy zapłacić, kto, jak to wszystko wygląda teraz? Oczywiście ja chciałem je finansować, deklarowałem się i oczywiście bym to zrobił. To jest oczywiste. Żadne 10 tysięcy to jest jakaś bzdura, bo to pomyślmy sobie, ja mam płacić 10 tysięcy za to, żeby on był czysty, bo on tak powiedział, jeśli będzie czysty, no to 10 tysięcy mu płacę. Co absurd, to ja mu robię przysługę, że pokazuję ludziom, że gość jest czysty, że o to walczy. Jego ostatni, nie ostatni, ale jeden z ostatnich przeciwników i nie doszły, bo prawdopodobnie gdyby Daniel Torres nie odszedł z KSW, tylko poszedłby odszedł do PFL-u, no to pewnie bym się z nim bił. A widzieliście, nie tylko, że był wpadł na jakimś gównie, które z agencją mięśnie, to jeszcze miał amfetaminę we krwi. Rozumiesz, czy nie dosyć, że jakiś koks tam wjeżdżał, to jeszcze narkotyki przed walką. No to on, Parnas powinien się cieszyć, że jest gość, który walczy o to, żeby właśnie potem taki Parnas nie musiał walczyć z typami naćpanymi. No nie chcę mówić, że Torres wtedy wpadł, no to teraz w każdych walkach w KSW był na bombie i był na narkotykach, ale no wiecie, no mamy już jakieś przesłanki, żeby już nie do końca wierzyć. W jaką formie wychodził do walki. Więc Parnas powinien być mi wdzięczny, a jeszcze miałbym płacić 10 tysięcy za to, że on będzie czysty. To jest jakiś absurd, to w ogóle to nie ma co tego komentować. No, ale no, niestety nie dojdzie do tych testów, bo i Martin mi wysłał, bo prosiłem Martina, żeby się tym zajął, bo wiedziałem, że muszę mieć pozwolenie
organizatorów, no bo wiadomo, Polada ma swoich wysłanników, ci wysłannicy muszą mieć pozwolenie na wejście na stadion, muszą mieć specjalny pokoik, w którym będą odbywały się badania, więc pozwolenie od właścicieli KSW musiało być, więc z tym tematem zgłosiłem się do Martina. Martin był bardzo otwarty w tym temacie. Chciał, żeby do tego doszło, ale no dostaliśmy informację od Polady, że nie mają dwóch gości na galę, żeby ich, na taką wielką galę jeszcze, żeby ich wysłać i żeby w godzinę zrobili robotę, bo... Było zainteresowane, po... Na Babilon przyjechali, a tu nie chcieli? Tak? No i byli Kevin Szaflarski i poprosił o test zestawowy. Tak, no właśnie. Ale powiedzieli, że mają dużo zajęć, że mają jakieś, w Krakowie są jakieś olimpijskie, coś z olimpiadą, że nie mają ludzi, no nie wiem jak to... Puchar Coca-Coli dzieci grają i muszą je testować. Nie wiem jak to możliwe. Też, do tym barka wypiłem. Nie wiem, też nie chcę gadać, bo może rzeczywiście trochę to jest za późno, myślę, że może powinienem, nie wiem, z 2 miesiące temu, 3 miesiące temu zamówić to po prostu, ale czekałem troszeczkę, też cały czas nie widziałem do końca, kiedy byśmy zrobili te testy. Ogólnie chciałem zrobić te testy tak jakby jutro, po ważeniu. Bo wiedziałem, że dzięki temu nie będę musiał mieszać w to KSW, bo bym zaprosił ich do hotelu, udostępnił swój pokój, czy jakiś był, nawet bym wykupił im pokój i by nas zbadali. Ale jak kontaktowaliśmy się z Poladą, to oni powiedzieli, że oni tylko i wyłącznie robią testy po wydarzeniu. Po meczu, po walce, więc jak to się okazało, to już wiedziałem, że muszę prosić o to KSW. No nic, niestety do tego nie dojdzie. Kurde, szkoda mi, nie chodzi o to, że chciałem złapać Parnasa, bo tak jak już mówiłem, do znudzenia i nie wiem, czy do Parnasa to w ogóle dochodzi. Ja nie uważałem, że on jest na bombie. Wręcz myślę, że nie, bo z pół roku temu rozmawialiśmy o tych testach i był chętny. Teraz też był chętny, mówił to wyraźnie, cały jego sztab był chętny, więc chciałem to wykorzystać i po prostu z okazji tak wielkiej gali chciałem zrobić coś przełomowego i spróbować, żeby zamówić te testy, bo to byłoby to wielkie, no nie? Pierwszy raz w historii KSW testy, jeszcze na takiej gali narodowym, no byłoby to coś przełomowego. No niestety nie udało mi się. A chciałbyś za tym lobbować, żeby w ogóle KSW poszło w tę stronę, bo to już nie jest tylko UFC, teraz jest PFL, jest ARES. We Francji okazuje się, że komisje będą wymagały licencji od menadżerów w ogóle. Tam oni grubo chcą wjechać, nie wiadomo jak to będzie, co się wydarzy, gdy KSW pojedzie do Francji, czy nie będzie podlegało tym rygorom. I czy tam wszyscy nie będą musieli być testowani? Pięknie, to od razu się deklaruje na toczenie boju we Francji. Od razu swoją deklarację składam. Uważam, że tak powinno być. Co prawda w PFL-u nie ma badań, tylko akurat byli w stanie Nevada. A w stanie Nevada tam jest bo tam są komisje stanowe i tam jest bardzo mocno restrykcyjne, bo w PFL-u nie ma. Dlatego w PFL-u goście idą czy do PFL-u, czy do Bellatora, weterani UFC, którzy już czują, że muszą się wspomóc i tam sobie walczą, więc tak naprawdę jest tylko w UFC, no i we Francji. I czemu miałoby nie być w Polsce? No dobrze, może jeszcze o samej walce dwa słowa. My się tutaj nastawiamy na decyzję, na szachy, na taktykę, na jakby szukanie każdego milimetra i wyrywanie go dla siebie, na liczenie tych ciosów i punktów. Czy źle się spodziewamy i ta walka może wcale tyle nie potrwać? Jak ty sądzisz? Spojrzę na to z boku. Znasz swój styl, wiesz jak walczy w salach, wiesz jak toczy pojedynki. Jakbyś miał to jako fan ocenić z boku, to jak sobie wyobrażasz ten pojedynek? Nie zdziwiłbym się, jakby to były rzeczywiście takie dosyć szachy. Dużo punktowania, dużo kiwek, dużo zmył, dużo wyczuwania. Tak bym to przewidywał, ale z drugiej strony to jest walka na narodowym. I tam mogą być dodatkowe jakieś emocje, dodatkowa może chęć pokazania czegoś większego, może zaryzykowania. No bo czemu nie ryzykować się nie w takiej walce? Więc jest teoretycznie szansa, że może być coś więcej. Też Parnas zapowiadał, że zrobi mocną presję, a jak będzie chciał zrobić mocną presję, no to będziemy się napierdalać. No, nie ma innej opcji, nie będę przed nim uciekał. Więc zobaczymy jak to będzie. Na papierze wydaje się, że może to być walka właśnie taka wyrachowana, takie można powiedzieć szachy, właśnie wyczuwanie, przyzwyczajanie do akcji i szukanie swojego momentu, ale nie zdziwiłbym się, jakby wyszła z tego dynamiczna bójka. Myśląc o tym, że on no jest niby mańkutem, ale zmienia te pozycje i on jest jednym z zawodników, których ma najczęściej je miesza,
Nie zastanawiasz się nad tymi jego kopnięciami, które mogą wchodzić pod żebro, na żebro, pod prawą rękę? Parnas raczej nie zmienia pozycji. Bije się z Majkuta. Znaczy, jak zadaje cios, może faktycznie, ale jakby cały czas z tymi nogami pracuje, te pozycje są jakby rotacyjne. Natomiast być może faktycznie ciosy zadaje ze swojej pozycji. Tak. Ciosy zadaje ze swojej pozycji i raczej trzyma tego Majkuta, gdzie oczywiście nie jest tak, że nie spodziewam się, że nagle pójdzie do normalnej pozycji, ale raczej spodziewam się, że będzie walczył ze swojej sprawdzonej pozycji Majkuta. No i tak, no z tej pozycji dobrze kopie, dobrze boksuje przede wszystkim prawą ręką, bo jest oszukany Majkutem z tego co wiem. Więc spodziewam się tego typu akcji, właśnie dużo kopnięć, dużo ciosów prawą ręką i szukanie dobrego momentu na uderzenie jego tylną ręką. A nie spodziewasz się sprowadzeń? Tego też się jak najbardziej. No, to jest, jak miałbym się tego nie spodziewać. No, jeśli, już mówiłem to wiele razy, wiem, że na pewno będzie chciał pokazać, że w stójce jest lepszy, ale jeśli będzie coś nie tak szło, no to tak chociażby jak z Sebastianem Rajewskim. W pierwszej rundzie w tej stójce było naprawdę bardzo wyrównanie. Oglądałem wiele razy te walkę, jeszcze sobie specjalnie włączałem komentatorów, bo nieraz komentatorzy sugerują, jakby nie było. Nawet jeśli starałem się zachować obiektywizm, to nie mówię o naszych komentatorach, ale o komentatorach praktycznie na całym świecie, więc sobie zawsze oglądam bez głosu. I ta pierwsza runda w stójcach toczyli z Sebastianem Rajewskim była bardzo wyrównana. W drugiej właśnie Saladin zaczął wywracać Sebastiana i wywracając go podmęczył go. W trzeciej rundzie znowu było dosyć wyrównanie w stójce, ale już z przewagą jednak Parnasa, bo Sebastian już był podmęczony tą drugą rundą, w której Saladin przemieszał zapasami. I w czwartej znowu poszedł po zapasy, więc wydaje mi się, że będzie mieszał. Im gorzej będzie mu szło w stójce, tym bardziej ochoczo będzie wywracał. A czy wy macie coś z trenerem Gutowskim, Joczem, Grabowskim, Fabińskim? Przygotowaliście coś specjalnego na ten pojedynek? Jest coś, czego jeszcze w tym wykonie nie widzieliśmy? Czy raczej Marian, lewy prosty, Ziółkowski i tak ten pojedynek będzie w głównej mierze wyglądał, a w razie niebezpieczeństw będzie wdrażał jakieś inne elementy? Zawsze staramy się coś nowego wdrażać. I też pamiętajmy, że na sparingach trochę to inaczej wygląda, a na walce trochę inaczej. To jest bardziej pytanie, czy w walce na tyle się rozluźnię, żeby walczyć tak, jak potrafię chociażby na sparingach, bo to na sparingach to nie wygląda tak, że biję lewy prosty, prawy low kick na łydę i to by było na tyle. Tam jest dużo więcej różnego rodzaju akcji, kombinacji, dużo więcej kopie. I na przykład zanim zawalczyłem z Sebastianem Rajewskim, no to bardziej byłem właśnie znany z boksu, a znowu z Sebkiem Rajewskim, po tym jak mnie skontrował w technice bokserskiej, czułem, że tutaj muszę coś już zmienić i z kolei więcej kopałem. Robiłem już spinning backfista, zrobiłem, dużo właśnie tych kopnięć było, więc mój styl zmienia się, można powiedzieć, adekwatnie do tego, co się dzieje podczas walki. Jeśli biję ten lewy prosty i widzę, że on wchodzi, no to gdzieś tam w moim wyrachowaniu jest to, że nie będę ryzykował, nie będę zmieniał, tylko skoro jedna akcja wychodzi, no to czemu jej nie kontynuować? Wydaje mi się, że Saladin jest tego typu zawodnikiem, że na pewno bazowanie na jednych, dwóch akcjach nie sprawi się to, więc będę musiał na pewno dużo mieszać, dużo robić różnych akcji i starać się wykonywać właśnie takie rzeczy, które dodatkowo szlifowaliśmy z Krzyszkiem Gutowskim, z trenerem Joczem, Bartkiem Fabińskim i z Adamem Grabowskim, gdzie też robiliśmy parter, ale przede wszystkim tak jakby obrony na akcję Parnasa, bo moja ofensywa jest na tyle dobra, że wiem, że jeśli Parnas będzie na dole i nie uda mu się wstać, to poczuje moją kontrolę z góry. A jakby coś to w nogi, na ramię, tak, masz to opracowane takie swoje te chwyty, jak już ustaliliśmy. Czyli co, Marian, tak kończąc tylko, walka, jak rozumiemy, w tym momencie całkowicie pod kontrolą, jeśli chodzi o przygotowanie do niej. Tak, jeśli chodzi o tak, czy pod kontrolą, jeśli chodzi o same przygotowania. Tak, były jakieś małe, lekkie tam zgrzyty po drodze, ale na szczęście mogę powiedzieć teraz, że jest czwartek i jestem totalnie zdrowy. Nic praktycznie mi nie dolega, więc
Więc cieszę się, że przede wszystkim wyjdę do tej walki zdrowy i nic mi nie będzie. Ja mam ostatnie pytanie a propos tych zgrzytów. Ty jesteś zawsze, Marian, szczerym człowiekiem. Ja pamiętam twój wywiad, który był po tym rozłamie WCA. Ty powiedziałeś, że to nie jest do końca tak, jak wszyscy mówią i że to nie jest tak kolorowo. Dwa dni temu Damian Janikowski zdradził trochę więcej ze swojej perspektywy, jak to wyglądało. Ty myślisz, że to może kiedyś jeszcze bardziej eskalować i obie strony zabiorą głos, bo to było tak powiedziane wszystko bardzo cichutko, a robi się trochę głośniej. Kurde, co ja mam teraz powiedzieć? Ugotowany. Prawda. Właśnie o to chodzi. No. Dobra, powiem jeden tekst. Janek wiedział o tym, że co się dzieje. Janek wiedział o tym, co się dzieje, bo mieliśmy przed tym rozpadem, mieliśmy 4 czy 5 spotkań najważniejszych zawodników, trenerów i było tam omawiane, że można było wyczuć, tylko głupi człowiek by nie wyczuł, a Janek jest mądrym gościem. Każdy kto tam był, wiedział, do czego to doprowadzi i każdy wiedział, że praktycznie, no kurde, chłopaki z grupy amatorskiej WCA wiedzieli, co się dzieje, to chcecie mi powiedzieć, że Janek nie wiedział. Janek wiedział, co się dzieje, wiedział, że trenera Jocza, nie, dobra, nie powiem tego. Nie chcę za bardzo w to chodzić, po prostu Janek wiedział, co się dzieje i taka jest prawda. Dobra, nie męczymy. Do jutra. Pozytywnie zakończyć za kamery. W kanale sportowym wykazałeś się doskonałą znajomością ras psów, jako że wydaje mi się, że te zagadki były dość łatwe. Ja mam psa, którego rasa jest... Raczej większość ludzi nie wie, co to za rasa, więc pytanie... Nie jest to trudne, wydaje mi się, ale pytanie... Kurde, jak on się nazywa? Czy wiesz, co to jest? On się nazywa Harry. Kurde, jakaś pierwsza litera? C. C, kurde, mogę nie wiedzieć. A podobny do właściciela? Prawda. Żartuję, żartuję. Z rodziny Spanieli. Właśnie tak, Cocker Spaniel to jest? To jest Cavalier Spaniel. Cavalier Spaniel, okej. No nic. Czyli mam. Tak, no już w tamtym programie mówiłem, że nie jestem żadnym wielkim ekspertem. Po prostu bardzo interesuję się rasami psów i co nieco wiem, ale no... Można mnie zagrać, ale z geografią będzie trudniej. Dawajcie jakiś kraj, to powiem stolicę. Brazylia. Nie, no ja sobie robić, daj coś trudniejszego. Pakistan. Islamabad. To chyba już... Dziękujemy. Każdy wie. No Mexico City, no wiadomo. No. Dajcie coś ostrzejszego, jakiś na przykład Belize, to jest dobre. A Belize to kraj czy stolica? Kraj. W Ameryce Środkowej, stolica Belmopan. A wyspy St. Kitts and Nevis? Znam te wyspy, ale nie, tych wysepek to nie znam, już bez przesady. Ale tam są 4 osoby w tej stolicy mieszkają. Tak? No. Dobra, chciałem podziękować swoim kibicom, bo naprawdę dorobiłem się na przestrzeni lata, już 13 lat jestem w tym sporcie i przez większość kariery nikt mnie praktycznie nie znał, a teraz jakoś to się tak rozwinęło i cieszę się, że jakimś cudem ludzie mnie lubią, bo naprawdę przez wiele lat byłem gdzieś tam pomijany, a nawet jak ktoś mnie zwracał na mnie uwagę, to raczej jakiejś sympatii super nie wzbudzałem. No i dziękuję swoim sponsorom, bo robią olbrzymią robotę. Zawsze już z uporem maniaka, znacie mnie, już męczę bułę, ale no muszę podziękować, bo to jest dla mnie wielka rzecz. I swoim trenerom dziękuję, swojej dziewczynie i no i wam za tę robotę, którą robicie. Dziękuję. Dziękujemy.